za mną jest ten budynek. Rok 1900 został wybudowany, ale jak widać nie wygląda, ponieważ został wyremontowany. Ogrzewanie nowe, tak samo dach był wymieniony. Pomalowane, widzicie, fasada tak zwana, nie wiem jak to się po polsku nazywa, że dużo, dużo remontów. Nie wszystkie mieszkania zostały wyremontowane, dlatego że niektórzy jeszcze tam mieszkają, a nie możesz wyrzucić po prostu tak lokatorów tylko dlatego, że chcesz jako inwestor wyremontować. Dlatego około 14 mieszkań zostało wyremontowanych. Ale te, co są niewyremontowane, będą tańsze. Jest to oczywiście też duży plus dla tych, którzy może na przykład nie mają za dużo wkładu własnego. Jak widzicie, z tyłu takie piękne budynki, znaczy naprzeciwko, tu jest ten budynek, a tutaj są te budynki stare i zobaczcie, pięknie. Same takie właśnie starsze budynki, ale w bardzo dobrej jakości, także. Trochę od nich odeszłam, bo rozmawiają o biznesach. Oglądamy tutaj budynek, który sprzedajemy. I tam są inwestorzy, rozmawiają, więc chciałam zostawić 5 godzin. Jechaliśmy autem, także wybaczcie zmęczenie. Tak, rozmawiają o takich różnych rzeczach, jak na przykład ile jest pieniążków w skarbonce współdzielnianej, jeszcze jakie dokładnie były mieszkania wyremontowane, które są niewyremontowane, pytają się coś o cenach, czy można coś z ceny zejść jeszcze, więc takie różne bardzo ważne tematy właśnie są omawiane. Oni tam sobie jeszcze rozmawiają. Jeden kolega robi teraz filmiki z dronem. Leci dron. Idziemy coś zjeść i będziemy rozmawiać o biznesach. Dalej. Meine coole Freunde. Droga do auta, robimy troszeczkę dłuższą. Prawie jak w Kolonii. Tego bardzo lubię, takie wyjazdy służbowe, bo od razu można sobie miasto zwiedzić. To jest bardzo interesujący budynek. Można by powiedzieć trochę jak w Barcelonie, co myślicie? My w ogóle wszędzie, gdzie chodzimy, to tylko oglądamy budynki, wiecie? To jest taki chyba, jak to się nazywa? Zboczenie zawodowe. Oglądamy tylko budynki cały czas. Jakie ładne są budynki. Już od razu, już wyciągnę telefon, patrz. Ewa, nawet wiemy, że laufen, das erste, was wir sehen, sind die Gebäude. Gebäude, ja. Zobaczcie, to też właśnie bardzo często tu jest widoczne. Jest bardzo dużo takich starszych budynków, ale wszystkie są odnawiane. Zadbane. Ładne miasto. A tu nowe. War gut. Also mir hat es sehr gut gefallen. Mir auch. Ne? Sehr, sehr gut. Jetzt fahren wir zurück nach Köln. Architektur, alles so sauber, wie du sagst.
ostatnio. Próba jedna, jedyna. Tak, jedna, ja zawsze robię jedną próbę, słuchaj. O, masz. Tak, zobacz. Jesteśmy właśnie na spotkaniu, takim seminarium deweloperskim. Właśnie zaraz idziemy na górę. Chciałam cię przedstawić. Jesteś Rafał, jesteś od 14 lat w Niemczech i inwestujesz w nieruchomości. I dlatego właśnie dzisiaj tutaj jesteś. Powiedz mi w ogóle, jak to się w ogóle wydarzyło, że inwestujesz sam w nieruchomości w Niemczech w ogóle? Cześć, witam was serdecznie, już jak mnie tutaj przedstawiła, bardzo miło. Tak więc zacząłem inwestować w nieruchomości, już od zawsze czułem, że jakąś chęć inwestowania w nieruchomości. Od wielu lat, jeszcze zanim do Niemiec przyjechałem, już o tym nawet myślałem, lecz wiadomo, ze względów finansowych nie było to takie proste. Jasne, nie wszyscy od razu mają milion euro, wiesz? Oczywiście, trzeba od czegoś zacząć, ale zawsze coś czułem, jeszcze jakąś chęć inwestowania w nieruchomości, czułem, że to jest coś przyszłościowego. I że jako zabezpieczenie swojej emerytury, swojej przyszłości, być może też będą dalsze inwestycje, bardzo bym chciał. Jak na razie jedna jest w Kamen, cała kamienica jest w trakcie remontu właśnie, generalnego. To jest naprawdę respekt, od razu ci mówię, tak. Bo masz już dwie duże nieruchomości, prawda? Dwa tak. Budynki, więc naprawdę respekt, bo 14 lat w Niemczech jesteś i odważyłeś się coś zrobić. Tak. Po prostu kupiłeś, zainwestowałeś, odważyłeś się, miałeś doradcę finansowego, który dał ci dobry kredyt. Tak jest, I on ci też dużo pomógł, prawda? Jak to, oczywiście. Jak to się wylicza. No, gdyby nie doradca, dobry doradca finansowy, to można zapomnieć. To nie byłam ja, ale tak. Też bardzo fajny kolega, który tak? On jest, nie, z Dortmundu jest. Także bardzo fajnie, bo też ci dużo pomógł. Właśnie dlatego ja mówię zawsze, bankierzy to nie zawsze to samo, co właśnie taki doradca. Miałem dwóch bankierów i w dwóch różnych bankach i nic z tego niestety nie wyszło. Ciężko się z nimi dogadać, za bardzo nie mają pojęcia, działają zbyt szablonowo. Tak. Dlatego najlepszą... Nie są tacy fleksible. Nie, w ogóle. Nie. Tak. Dlatego najlepszą doradcy finansowi, którzy mają umowy z wieloma instytucjami finansowymi podpisane i oni bardziej rozumieją klienta i chcą mu bardziej pomóc. No i dzisiaj jesteśmy, mimo to, że już masz dwa budynki. Tak, tak. Już masz jakieś tam, że tak powiem, swoje doświadczenia, złe i dobre. Mhm. I dzisiaj jesteśmy właśnie tutaj, żeby poznać też inwestorów takich już doświadczonych, prawda, którzy mają po 20-15 lat współpracy. Ze mną może będziemy współpracować, oczywiście. Razem. Więc dzisiaj mam nadzieję, że czegoś się dużo dowiesz, że poznasz ludzi, ponieważ właśnie jeżeli inwestuje się w nieruchomości, trzeba mieć kontakty i dlatego dzisiaj tutaj jesteś, bardzo się cieszę. Jak długo jechałeś do nas? Jechałem godzinę 45 minut z Dortmundu. Okej, to nie jest aż tak dużo. Ale słuchajcie, tak jak Kaja powiedziała, znajomości, trzeba rozwijać naszą społeczność polską tutaj. Dokładnie. Na terenie Niemiec. Wspierać się. Zgadza razem. Się, bo tylko razem można coś więcej osiągnąć. W innych krajach również Polacy się dobrze trzymają, w Polsce inwestorzy, w Anglii też. Dokładnie. Polska społeczność bardzo dużo inwestuje i musimy tutaj zbudować coś takiego wspólnie, bo wtedy dużo dalej się zajdzie. Dokładnie, także życzę ci dużo inwestycji, idziemy na szkolenie. Zgadza się, na pozdrawiam. Spotkanie. Dzięki, cześć. Pa. Dawaj, idziemy. Wäre auch im Kaufpreis mit drin. Die Möbel, Betten, Tische, Bilder und so weiter, es ist unser Möbel, auch lange mit dabei, wenn Sie es erlauben. No, tutaj jest balkon z dwóch stron, fajnie. Fajnie. Wszystko wyremontowane. Podłogi. Fajnie, fajnie. Duży pokój bardzo. Śliczny. Właśnie to mi się podoba. Zobaczcie, to był budynek, to jest dosyć starszy i tu wszystko zostało wyremontowane. Wynajmują to właśnie tak na pokoje, na montażystów. To jest firma, która po prostu to wynajmuje i tak naprawdę biorą tutaj pieniądze za każde łóżko. Tak to wygląda. Cztery pokoje, drugie wyjście na balkon. Żaluzje, to też jest ważne. Moli? Tu jeszcze jest taka toaleta, prysznic.
23. Gemacht. Elektrik gemacht. Mhm. Badezimmer gemacht. Alles andere kostet kein Geld. Sollte er jetzt irgendwo ein Rohr platzen, interessiert euch nicht, Wohngebäudeversicherung ist schon mit dabei. So, dann wird das von der Hausverwaltung übernommen. Nicht schlimm. Ja. A tutaj jak się zamknie okna, to nic nie słyszać w ogóle. Jest, tu są trzy ceglazung, zaraz zobaczę jak to się nazywa, ale jest, nowe okna są, więc nic kompletnie nie słychać z dworu, nic nie. Ich hatte jetzt die Ehre, ein Video zu machen. Normalerweise sagen die Menschen, nee, ich möchte mich nicht zeigen. Sehr schön. Sagen Sie nur kurz, wer Sie sind, was machen Sie beruflich und warum investieren Sie in Immobilien? Das ist genau das Wichtigste. Also ich komme aus dem Bauhandwerk, ich bin Malermeister, das heißt renovieren und entwickeln von Immobilien mache ich schon seit über 30 Jahren. Sehr gut. Erfahren also. Die Idee ist halt natürlich mit meinen Möglichkeiten, mit meinem Handwerkernetzwerk, mit meinem Know-how, durch meinen Beruf, eine Immobilie in schlechtem Zustand zu kaufen, die Immobilie zu verschönern, sodass sie eben dann die nächsten Jahre ohne weiteres genutzt werden kann. Und wir machen es bisweilen sogar so, dass wir die Wohnungen auch dauerhaft und sehr lukrativ vermieten und sie dann als Paket letztendlich weiterverkaufen, dass der Käufer, der nicht dieses Know-how einer Immobilie hat, sondern der eine sichere Geldanlage haben will, dass der eine solide Immobilie kauft und die nächsten Jahre ohne weiteres betreibt. Mit dem ganzen Paket, mit dem Service, dass der weiß, ich muss mich damit nicht kümmern, sogar wenn ich aus Dortmund komme oder aus Köln. Genau. Ich weiß, es ist. Was sagen Sie dazu, wenn die Menschen sagen, ah, hätte ich vor 10 Jahren gekauft? Heutzutage ist es so ein bisschen schwierig. Als relativ junger Mann bin ich Porsche gefahren. Ich hatte einen alten Porsche und dann hatte ich keine Zeit mehr. Es musste was repariert werden. Ich hatte keine Ahnung. Dann habe ich gesagt, ich verkaufe das alte Ding. Heute wäre es das Fünffache wert. Also ich sage auch, hätte ich mal besser früher. So, wir sind im Jetzt und jetzt muss man handeln und nicht immer sagen, ja, hätte ich früher Facebook erfunden, würden wir hier auch nicht stehen wahrscheinlich, aber ich hatte nun mal die Idee nicht, also gesehen, man muss immer vom Jetzt ausgehen. Ja, genau, und in die Zukunft sehen und nicht sagen, in 10 Jahren hätte ich vor 10 Jahren hier in Worms gekauft. Die Immobilie ist nun mal mein Beruf und so gesehen, ich kann gut abschätzen, Immobilie ist das die sicherste Anlageklasse überhaupt, weil was soll passieren? Selbst wenn die Immobilie abbrennt, sind sie über eine Versicherung geschützt. Ja. Wenn sie Mieter haben, die nicht zahlen, haben sie per Gesetz die Möglichkeit, sich von denen zu trennen. Manchmal ein bisschen zäh, aber sie werden nie dauerhaft ohne Einkünfte sein. Genau. Immobilien, jetzt sind wir gerade auf so einem Plateau. Jetzt aktuell ist gerade wenig Wertsteigerung da, aber das wird schon in den nächsten 1-2 Jahren geht die Reise umso doller wieder weiter. Und über alle Generationen, sogar über Kriegszeiten hinweg, war die Immobilie immer die allersicherste Wertanlage. Ja, das stimmt. Immobilie ist das Solideste. Jeder muss irgendwo wohnen und deswegen wird da immer ein Markt sein. Genau. Dankeschön, dass Sie sich auch zeigen wollt. Hätte ich das gewusst, dann würde ich die ganze Zeit so mit Ihnen filmen. Aber nicht schlimm. Oh. Dankeschön. I ekskluzywny wywiad z inwestorem. Bardzo się cieszę, że w ogóle się zgodził, że był taki otwarty. Jakbym wiedziała, to bym w ogóle go cały czas kamerowała, ale nie wiedziałam. Mam nadzieję, że u notariusza będziemy mogli zrobić również filmik, już taki dłuższy, taki wywiad, wiecie. Piszcie w komentarzach, proszę Was, jakie mielibyście do niego pytania. On ma 30 lat doświadczenia i on mówi o wszystkim. Ale mam ładny widok z okna. Zobaczcie, jak pięknie. Jest zawsze tutaj tak dużo tego wszystkiego w Niemczech. Bardzo często takie właśnie piękne drzewa. W Polsce nie wiem, czy takie są, ale tutaj jest tego mnóstwo. Powiem Wam co do tych pięknych drzewek. Na pewno ci, co mieszkają w Niemczech, widzieli już bardzo często takie drzewa. To są japońskie
nie wiem jak to się po polsku nazywa, ale na pewno z Japonii są te drzewa, bardzo popularne w Japonii i kocham zawsze ten czas wiosenny. Dajcie znać, czy u was w mieście w Niemczech też tak jest tego dużo takich drzew, bo u nas w NRW przynajmniej jest tego ogromnie dużo, różowo, a jeszcze spadają pięknie te płatki z tych drzew, więc dajcie znać, czy to jest, bo w Polsce, nie wiem, chyba nie ma tego, takiego czegoś. Chciałam też wam pokazać, że mamy teraz sezon szparagowy w Niemczech. Chciałam wam pokazać, jak to wygląda. Tutaj jest mnóstwo szparag. Teraz jest ten czas. To jest coś niesamowitego. Jeżeli dobrze ktoś umie to ugotować, to bardzo polecam. Dałam wam troszkę właśnie od siebie. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Łapki w górę. Mua.